Jesteś gotowy na mundial? Pytasz dzika, czy sra w lesie? No pewnie, że jestem gotowy. Lecz jeśli o czymś zapomniałeś, to wejdź na janoszek.pl i przygotuj się na emocjonujący i pełen wrażeń okres Mistrzostw Świata, by z dumą powiedzieć... Kurwa, kiedyś to było. No właśnie, nie czekaj, wejdź na janoszek.pl i pokaż, że jesteś gotowy. Ale ja już jestem gotowy. Czekaj, Janusz, film puszczają. Już dziś emocjonujący mecz Polska reszta świata o godzinie 20. Ale się będzie ciało, kurwa. Tylko u nas za pierwszym... I myk nie ma mistrzostw świata. Będzie musiał błagać o łaskę. Co jest, kurwa? To jak nic, sąsiad. Nie wie, że mam plan B. Piotr! Pakuj się! Jedziemy do dziadka! Ten mecz mnie nie ominie! Tato kurna, synek kurna! Tatuś kurwa! Synek kurna! Tym by tutaj... Co wy tutaj robicie, tatoś chcesz? No co ty, tatuś? My w odwiedziny przyjechali. No to się cieszę bardzo. Ale tu miło, sąsiadów nimo. Janusza, ty się nawet nie masz pojęcia, jak ja tu się namęczę, no. Za tam, widzisz, tam rusko granicą biegnie. Wiesz, jak mi dokuczają? Każdego morga chcą mnie zabrać, no. Pierniczone ruskie, to takie tałataństwo, je nawet nie wisz. Tatuś, ty się morgami nie przejmuj. Jedź sobie, gdzie jedziesz! Młody, słuchaj ojca grzecznie, a żyć będziesz pożytecznie. No, jadę w pole, trochę mi zejdzie. Wypatruj tam je jutro o świcie. Obrzasku, patrz na wschód, tam będę. Wszystko zgodnie z planem. Dobra, Piotr, włączamy telewizję. Zaraz mistrzostwa będą. Uwaga. Elektroniczne pasto wykrył naruszenie przestrzeni. Piszczy, piszczy, uwaga. Jakieś, co to? Elektroniczne pasto wykrył naruszenie przestrzeni. Uwaga. Elektroniczne pasto wykrył naruszenie przestrzeni. Zgas! Piotr! Cynij linę! Głupie lachy! Zrównam was z ziemią! Szybko, Piotr! Barykadujemy się w stodole! To już jest oblężenie, Piotr! Uciekaj! Wszystkie 12 morgów zdobyte. To koniec. Tate, mówiłeś, że polska motoryzacja jest najlepsza. Tate,
Jest stąd jakieś wyjście! Tyle zimy! Co może zdziałać wobec takiej potęgi? Wschodzi słońce. Wypatruj tam jej uderzycie. Obrzasku patrzcie na ciebie. Na noże by się tylko nie zakrzeszczył.